Cześć, tu Julia. Już za chwilę zakręcę kołem, abyście mogli dowiedzieć się o mnie więcej przed rozpoczęciem programu. Co zrobiłabyś, gdybyś wygrała Hotel Paradise? Szczerze, sam udział w Hotelu Paradise jest dla mnie wystarczającą nagrodą i wygrana aż tak wiele nie zmieniłaby w moim życiu. Czego najbardziej się boję i dlaczego? Myślę, że najbardziej boję się zwyczajnie śmierci moich bliskich i że coś im się może stać. Także to jest takie, zawsze mam to z tyłu głowy i często właśnie się martwię o moich braci, o moich rodziców, bo mamy bardzo bliskie relacje i zawsze właśnie mam ich tam z tyłu głowy i o tym się martwię. Najbardziej żenującego zrobiłam w swoim życiu. Myślę, że przekonacie się sami podczas imprez tematycznych w Hotelu Paradise, a z takiego realnego życia to raz uciekłam z randki, zobaczyłam chłopaka, który wyglądał kompletnie inaczej niż na zdjęciach, ponieważ miał zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych. Zobaczyłam go, wyglądał kompletnie inaczej, był niższy ode mnie, popatrzyliśmy się na siebie 180 stopni i zaczęłam dosłownie biec, także myślę, że to było dosyć żenujące z mojej strony.